listopadzie 1900 roku to się wydarzyło. Kiedy to między Rydlem a Mikołajczykówną zaiskrzyło. On poeta, pisarz i prawo nawet studiował. Na punkcie wiejskiej, niewykształconej dziewczyny zwariował. Mimo nierówności, jakie ich dzieliły, te zaloty Rydla podział polskiego społeczeństwa obaliły. Ślub artysty i chłopki narodowym symbolem został okrzyknięty. Połączył dwa światy, zacierając różnice w sposób dotychczas niepojęty. Wesele ich aż 4 dni hucznie świętowano. I tym wydarzeniem nowy etap w historii Polski zapoczątkowano. Na tym weselu poeta Stanisław Wyspiański biesiadował. I to wydarzenie w swym dziele Wesele zrelacjonował.